Lech Poznań w czwartej kolejce trzeciej Ligi Grupy Drugiej w końcu zwycięski. Tym razem piłkarze Iwana Dżurdziewicza wygrali z Jarotą Jarocin 2-1. Bramki dla ekipy rezerw Lecha Poznań zdobywali Dawid Kurminowski i Tomasz Kaczmarek, a dla Jaroty trafił Dominik Chromiński. Zapraszam na skrót dzisiejszego spotkania. Orłowski znalazł Klubsia, przy nim już tutaj rywal. Pojedynek dwóch siódemek górą. Nasz piłkarz, Klubś, ładnie do Kurminowskiego. Kurminowski, uwaga, będzie dobra okazja. Pole karne, Kurminowski po ziemi, jest bramka! 1-0. Zespół rezerw Kolejorza wychodzi na prowadzenie w 18 minucie spotkania. Trzech, czterech piłkarzy Lecha Poznań w obrębie pola karnego Jaroty Jarocin. Już rozpoczęliśmy, Kołodziej minął rywala, pole karne, płasko po ziemi. Uwaga, zamieszanie, no tam... Pogubili się nieco defensorzy Jaroty Jarocin. Błąd teraz, korzysta na tym zespół rezerw. Uwaga, Klubś, prawa strona, pole karne, płasko po ziemi, pole karne, będzie groźnie, nie ma uderzenia na bramkę Filipowiaka. Jeszcze Klubś, jeszcze uderzenie w kierunku dalszego słupka. Piłka jednak nie zmierzała w światło bramki. Jesteśmy już na lewej stronie. Tam Puchacz. Płasko po ziemi, zagranie po raz kolejny, niepewnie w bramce Mateusz Filipowiak. Dudka, dalekie zagranie do Wasilewskiego, nie ma spalonego. Wasilewski, pole karne, płasko, szukał tam Kołodzieja, ostatecznie jednak powstrzymał to zagranie defensor Jaroty Jarocin. Dobre zagranie do przodu, uwaga, będzie okazja przed Jarotą Jarocin, uderzenie w kierunku dalszego słupka. Jedna z ostatnich akcji gości w tej pierwszej części spotkania, Chromiński, dośrodkowanie, był tam bardzo blisko Krzysztof Matuszak i rusza po raz kolejny zespół rezerw Kolejorza, Kołodziej. Zagranie w pole karne, Kaczmarek, jest bramka, 2-0. Rezerwy wychodzą już na pewne dwubramkowe prowadzenie w 52 minucie spotkania. Tomasz Kaczmarek. I raz jeszcze Filipowiak od własnej bramki. Piłka jednak zagrywana na głowę Klubsia. Okazja do szybkiej odpowiedzi. Kurminowski, czy dojdzie do tej piłki w ostatniej chwili? Tam ratuje się defensywa Jaroty Jarocin. Kaczmarek rusza ambitnie. Zagranie do lewej strony. Jest Puchacz płasko po ziemi. Moder, poprzeczka. Nie ma bramki w tej sytuacji. Wyłapuje futbolówkę Mateusz Filipowiak. Tymczasem rzut wolny, jest sygnał skokowski, dośrodkowanie, mamy bramkę kontaktową dla ekipy Jaroty Jarocin. Futbolówka wpada do sieci, Miłosz Mleczko pokonany po raz pierwszy w 75. minucie spotkania. Zieliński, dośrodkowanie, Wasilewski w ostatniej chwili, jeszcze tutaj znokautowany zawodnik Kolejorza. Wyłuskał piłkę Puchacz, ładnie Kołodziej, Puchacz na pełnej szybkości, rusza tam Wasilewski, w środku biegnie Kaczmarek, na lewej stronie Skóraś, Wasilewski, dośrodkowanie piłki w pole karne, Sobol, nie ma bramki, coś niebywałego, okazja dla rezerw, Skóraś, narożnik pola karnego, Kołodziej po ziemi, piłka mija jednak bramkę Mateusza Filipowiaka. Dudka ma sporo miejsca. Dudka zbiega do środka. Dudka zagranie w pole karne. Uwaga, groźnie! Nie ma bramki. Bardzo blisko był Hubert Sobol. No i w tym momencie pan Eliasz Pawlak po raz ostatni używa gwizdka w dzisiejszym spotkaniu. Drużyna rezerw Kolejorza wygrywa z Jarotą Jarocin 2-1.